Nasze zmysły dostrzegają niewielką część całości i tylko osoby o poszerzonej percepcji widzą świat energii i jego manifestacje. Inaczej rzecz ma się z odczuwaniem. Każdy coś odczuwa, pożądanie, gniew, radość, smutek, strach. I nawet ci, którzy zaprzeczają istnieniu świata energii, odczuwają często bardzo silne emocje, co więcej są pod ich stałym wpływem. Wszelkie emocje to właśnie przejawy świata energii. Powszechnie uważa się, że emocja to stan uaktywniający się w człowieku pod wpływem bodźców odbieranych ze świata zewnętrznego lub płynących od nas samych. Przyjmijmy szerszą definicję emocji i spojrzymy na nią jako na energię o ściśle określonej częstotliwości. Nasz umysł reaguje na emocje aktywnością. Zdarza się, że nagle dopada nas przygnębienie, nieuzasadniony niepokój, czy wręcz paraliżujący strach. Umysł, pobudzony odebranym impulsem, zaczyna tworzyć obrazy, produkować myśli, będące odpowiedzią na wibrację, którą właśnie odebraliśmy. Osoby pracujące nad sobą są w stanie wyłapać te impulsy i na nie nie reagować, tylko obserwować, co się dzieje. Większość osób jednak utożsamia się z odebranym bodźcem i traktuje go jako część siebie. Nie zauważamy, że jest to intruz w naszej przestrzeni. Można porównać to do sytuacji, gdy do naszego mieszkania wpada banda rozwydrzonej młodzieży i zajmuje całą przestrzeń, wciskając nas w kąt lub wypychając na zewnątrz. Jeżeli zaakceptujemy ten stan rzeczy, za chwilę okaże się, że nie mamy nic do powiedzenia i musimy godzić się na warunki, jakie zostały nam postawione. Tak dzieje się, gdy ulegamy emocjom. Nie my decydujemy, a one decydują za nas. Podobnie dzieje się, gdy w obręb naszego pola energetycznego wdzierają się bardziej złożone i samoświadome formy energii z planu astralnego, które potocznie nazywamy duchami. Duchy mogą być różne, tak jak różni są ludzie. Mogą nam pomagać lub przeszkadzać. Generalnie świat duchów źle nam się kojarzy i wywołuje przede wszystkim lęk. Zakodowano nam, że śmierć jest tragedią, a świat po drugiej stronie jest mało przyjazny i najlepiej go unikać. I taki obraz u większości nas przeważa. Faktem jest, że w przestrzeni astralnej Ziemi znajduje się wiele istot, które są skupiskami niezwykle silnych, destrukcyjnych energii, i ich intencje w stosunku do mieszkańców Ziemi nie są zbyt przyjazne. Gdy jednak przyjrzymy się populacji naszej planety, zobaczymy, że to, czego się boimy w świecie energii, mamy wokół siebie. Jak na górze, tak na dole i odwrotnie. Jest to proste prawo odwzorowania. Co więc innego w świecie astralnym może się znajdować, jak nie odwzorowanie nas samych? W człowieku, który opuszcza ciało i udaje się w wymiar astralny, nie dochodzi do nagłej przemiany, tylko dlatego, że rozstał się ze swoją fizyczną formą. Jaki był za życia, taki jest po śmierci. Jego lęki, obawy, przywiązania pozostają niezmienione. Duża ilość istot po tak zwanej śmierci nadal boryka się ze swoimi słabościami. Tylko nieliczni, którzy wypracowali taką możliwość w ciele fizycznym, po oczyszczeniu przechodzą na wyższe plany energetyczne i świadomie dokonują wyboru kolejnych ciał. Reszta zapełnia niższy wymiar astralny, żyjąc w świecie swoich wyobrażeń, pragnień, aż ich energia ulegnie wyczerpaniu. Wówczas ściągani są z powrotem do ciała fizycznego. Najniższy poziom astralny to byty, którym nie udało uwolnić się z sieci silnych uzależnień, namiętności. To skupiska nisko wibrującej energii emocjonalnej, które muszą zczerpać energię, bo ich własny zasób został wyczerpany. I źródłem tej energii są właśnie fizyczni mieszkańcy Ziemi. Gdy świadomość się poszerza, rozświetla się nasza aura. Stajemy się wówczas bardziej widoczni dla istot z innych wymiarów, min, z astralu. Zdarza się, że przyciągamy je tak, jak światło przyciągać my. Obecność bytów energetycznych w naszym polu energetycznym, niezależnie z jakiej pochodzą przestrzeni, może wprowadzić w życie spore zamieszanie. Często są to osoby, które opuściły ciało fizyczne. Utknęły w naszym wymiarze i nie mogą, albo nie chcą z niego odejść.
Wszelkie emocje są dla nich świetną pożywką energetyczną. Dlatego też często osaczają osoby rozchwiane emocjonalnie, uzależnione od narkotyków, alkoholu, słabe psychicznie. W system energetyczny takich osób wczepionych jest kilka, a nawet więcej pasożytów energetycznych, które przejmują kontrolę nad życiem swojej ofiary. Wówczas ona sama ma niewiele do powiedzenia, bo została jej odebrana możliwość oddziaływania na własne ciało, psychikę i umysł. Podobny stan można zaobserwować u osób bliskich śmierci. Nierzadko do ciała osoby umierającej podłączają się różne osobowości. Na przykład osoba, która nigdy nie piła alkoholu, nagle stanowczo się go domaga. W większości przypadków psychika i ciało osób nieoswojonych ze zjawiskami energetycznymi reaguje na obecność istot z innych wymiarów odruchowym lękiem. Nasze ciało emocjonalne wchodzi z nimi w rezonans i odczuwamy ich stan emocjonalny jako własne. Może pojawić się odczucie zimna, dreszcze i niepokój, agresja, lęk, depresja, osłabienie ciała, brak sił witalnych, nie zawsze jednak, gdy jest nam zimno, czy coś nas boli, kręci się koło nas astral. Gdy wyczuwamy wyraźnie czyjąś obecność, lub widzimy postaci, zarysy sylwetek, cienie, nie wpadajmy w panikę. Jest wiele metod, umożliwiających uwolnienie się od astralnych tworów mentalnych, czy bytów energetycznych. Jedna z nich, to udzielenie im pomocy, by mogły przejść na drugą stronę. Wiele istot nie jest świadomych, że opuściło ciało fizyczne, i za wszelką cenę chcą być zauważone, a niektóre z nich pojawią się blisko nas, prosząc o pomoc. Najlepiej, jeżeli odprowadzaniem dusz zajmują się specjaliści, przygotowani do tego. Jednak w prostszych przypadkach każdy z nas może pomóc w takim przejściu. Warunkiem i to podstawowym jest umiejętność wyciszenia umysłu i zapanowania nad własnymi emocjami i lękiem. W innym przypadku lepiej się do tego nie zabierać. Lęk przed zjawiskami energetycznymi został bardzo mocno zakodowany, a wiedza na ten temat niemal całkowicie została wyparta z ludzkiej świadomości. Dlatego u większości ludzi świat ten wywołuje przede wszystkim lęk. Reagując strachem na przejawy np. astralu, automatycznie otwieramy furtkę do własnych energii. Jeżeli jesteśmy spokojni, nikt nie może nam zrobić krzywdy. Co robić, jak się zachować, gdy wyczuwamy czyjąś obecność, lub widzimy energetyczną postać? Wyciszamy się i zadajemy pytanie, w czym mogę pomóc, po co tu jesteś? Jeżeli uzyskana odpowiedź, może pojawić się jako głos słyszany w umyśle, odczucie, obraz, potwierdza, że jest to osoba, która opuściła ciało, informujemy ją, że jej czas w świecie fizycznym zakończył się. Często także zdarza się, że osoby bliskie, przeżywanym smutkiem i tęsknotą, zatrzymują osobę, która opuściła ciało fizyczne. Gdy ma ona problemy z pójściem dalej, możemy przywołać pomocników, opiekunów ze świata energii, którzy pomogą jej w przejściu na drugą stronę. Informujemy ją, kim są, i że się nią zaopiekują. Dodatkowo wizualizujemy bramę, drzwi, do których prowadzą schody. To wejście na wyższy poziom energetyczny. Za drzwiami wizualizujemy rozświetloną biel. Jeżeli jest to osoba nam bliska, dziękujemy jej i się z nią żegnamy. Zamykamy drzwi, gdy przekroczy próg. Po takim zabiegu dobrze jest wyobrazić sobie, że bierzemy energetyczny prysznic. Jest to skuteczna metoda, jednak, gdy mamy do czynienia ze złośliwymi i natarczywymi przedstawicielami astralu, może okazać się niewystarczająca, wtedy trzeba działać innymi metodami. Gdy brak jest odpowiedzi, lub po zastosowanej metodzie odprowadzenia nic się nie zmieniło, a obecność nadal jest wyczuwalna i staje się uciążliwa, złe samopoczucie, utrzymujące się przez dłuższy okres, niepokój myślowy, próby wtargnięcia w aurę, które mogą być odczuwane jako ból w ciele, ściskanie, nacisk, którym towarzyszy na przykład brak tchu, lęk, unieruchomienie ciała i tym podobne, wtedy można zastosować inną metodę. Gdy odczujesz, że ktoś jest przy tobie i nie odpowiada na twoje pytanie, nie chce odejść, nie ma z jego strony żadnego odzewu, a obecność jest uciążliwa, wyobraź sobie, że trzymasz w ręku butelkę.
Poinformuj byt, który cię nęka, że jeżeli nie da ci spokoju, wepchniesz go do butelki, zakorkujesz, okręcisz drutem, by się z niej nie wydostał. Tam spędzi całą wieczność. Wypowiadając w myślach te słowa, wyobraź sobie całą sytuację. Na astralobraz działa niezwykle silnie. Nasze wyobrażenia w ich świecie natychmiast się realizują. W świecie energii myśl i wyobrażenia są tak rzeczywiste, jak w naszym świecie materia. Lęki, emocje zasilają żywot wszelkich form astralnych. Im bardziej jesteśmy rozemocjonowani, im więcej w nas poczucia winy, krzywdy, żalu, gniewu, złości, lęku, tym łatwiej możemy przyciągać do siebie mieszkańców astralu. Gdy przychodzi ci na myśl twój demon i czujesz lęk, zamień jego obraz na wyobrażenie na przykład pięknego ogrodu, jasnej przestrzeni, obraz łąki, ogrodu, oceanu. Wyobraź sobie, że podajesz demonowi rękę na powitanie, że jest to przyjazna ci istota. Lęk, który odczuwasz, nie jest twoim lękiem. Rezonujesz z lękiem istoty, która sama jest wylękniona i zagubiona. Tworząc w swoim umyśle spokój, napełniasz ją spokojem. Twoja myśl stwarza inną rzeczywistość. Tak pomagasz bytowi zmienić wibracje, a dzięki temu może on opuścić nasz wymiar. Podobnie rzecz ma się z wszelkiego rodzaju pasożytami energetycznymi, których wokół jest bez liku. I każdy z nas może stać się dla nich pożywką. Pasożyty energetyczne często wczepione są w aurę w miejscach czakramów. Patrząc od strony energetycznej na chorobę fizyczną czy psychiczną, problemy emocjonalne, brak chęci do jakiegokolwiek działania, czy przeszkody, które pojawiają się na naszej drodze, możemy zobaczyć, że tak zwana choroba, dolegliwość, to samoświadomy byt energetyczny, który wczepiony w aurę człowieka wysysa jego energię. Ubytki w aurze, dziury, narośla powstałe w wyniku działalności intruza sprawiają, że psychika i ciało stają się coraz słabsze i chorują. Jak się go pozbyć? Prosta metoda polega na codziennym oczyszczaniu czakramów. Wyciszamy umysł, rozluźniamy ciało i przez chwilę koncentrujemy uwagę po kolei na każdym czakramie. Bierzemy wdech i na wydechu usuwamy zanieczyszczenia energetyczne z tego miejsca. Kierujemy je do jądra ziemi. Powtarzamy tę czynność tyle razy, aż odczujemy ulgę. Tę prostą metodę możemy stosować codziennie, by pozbyć się nagromadzonych nisko wibrujących energii. Gdy przyjrzymy się energetyce naszej planety, zobaczymy, że niemal cała ziemska populacja opanowana jest przez pasożyty energetyczne, które żerują na ludzkich emocjach, a przede wszystkim na strachu, który jest głównym elementem umożliwiającym manipulację zarówno w przypadku jednostki, jak i zbiorowości. Od setek tysięcy lat właśnie za pomocą wzbudzania lęku ludzie na Ziemi są akumulatorami dla wielu istot z wymiarów pozamaterialnych. Dlatego tak ważna dzisiaj jest neutralizacja lęku. Żyjąc w strachu, otwieramy się na działanie wszelkiej maści sił destrukcyjnych, niezależnie od ich mocy. Świadomość procesów toczących się na planach energetycznych ułatwia proces neutralizacji. Transformacja lęku w poczucie bezpieczeństwa jest dzisiaj jedną z najistotniejszych spraw dla nas wszystkich, bo to lęk ogranicza nasze rozumienie i działanie. Dopóki pozostajemy pod wpływem lęku, nie jesteśmy sobą. Jesteśmy przejęci i nie jest istotne, czy boimy się reptilian, szatana, Boga czy innych wytworów myśli, sami utrzymujemy istniejący stan zagrożeni, zarówno w sobie, jak i wokół nas. Poczucia bezpieczeństwa nie uzyskamy jednak żadnymi środkami zewnętrznymi, żadnymi zabezpieczeniami fizycznymi czy energetycznymi. Oczywiście możemy stosować różne techniki ochronne. Jednak nie są one skuteczne, jeżeli się boimy. Odzyskując pamięć, kim jesteśmy, uświadamiamy sobie, że wszelkie istoty zamieszkujące światy zarówno energetyczne, i tak zwane fizyczne są częścią nas samych. Zmieniając siebie, pozbywając się lęku, dokonujemy transformacji na wszystkich poziomach istnienia. Energia naszych myśli i serca ma moc transformacji wszystkiego, nawet tak zwane najciemniejszej strony rzeczywistości. Nie zatrzymujmy się zbyt długo na ciemnych mocach, astralnych pasożytach, poznajmy ten fragment świata, by lepiej rozumieć rzeczywistość i pomóc sobie czy innym, ale nie zasilajmy jego istnienia. To już nie jest nasz świat.
Naszym celem nie jest zniszczenie złych mocy, a transformacja świadomości, a wraz z nią wszelkich form istnienia.